Oczywiście, że te wyniki spodobają, że taka dobra atmosfera w szatni i musimy i chcemy to trzymać dalej. Trzy zwycięstwa z rzędu w tym sezonie już mieliście na koncie. Teraz macie trzy, ale szanse na to, aby tę serię wydłużyć do czterech zwycięstw. Choć zadanie niełatwe, bo w Gliwicach z Piastem wszystkim tam się gra trudno. Tak, oczywiście. Teraz mamy wyjazdowy mecz i to też trzeba brać pod uwagę. Piast bardzo dobry zespół, ale musimy trzymać swoją drogę i grać tak, jak grali w tych ostatnich dwóch meczach. No właśnie, zastanawiam się, czy taka bardzo ofensywna gra, którą tutaj prezentowaliście na Kolporter Arenie, będzie również zaprezentowana na stadionie Piasta Gliwice. To jest więcej pytanie do trenera chyba, jak on ustaje ten zespół na ten mecz, ale mi się wydaje, że wszystko na to idzie. Za tobą trzy, można powiedzieć, bardzo dobre mecze. Wreszcie gdzieś ta forma przyszła i jest i z tyłu dobrze, ale też tych sporo akcji na połowie rywala. Oczywiście, tak, złapali, mi się wydaje, że taką dobrą formę i teraz trochę tak pogoda stała gorsza, ale mi się wydaje, że ta forma jest i będzie jeszcze do końca sezonu na pewno. A powiedz, bo wraca... Do końca tego roku. Wraca Diaw, Dejmek teraz po pauzie za kartki, więc trener będzie musiał wybrać jakąś dwójkę stoperów. Być może będzie tak, że będzie musiał też zmienić na prawej stronie obrony, no bo Bartek Rymaniak, który tam grał większość meczów, ostatnio był stoperem. Czy uważasz, że trener jednak tej czwórki z meczu ostatniego nie będzie zmieniał? To też również pytania do trenera, nic nie mogę powiedzieć, ale są taka możliwość i... My wszyscy jesteśmy profesjonalami i nie możemy kręcić nosa do tego, jak ktoś będzie albo nie będzie w podstawowym składzie. To jest taka zasada, no takie zasady.